Tramp Football to jest odmiana piłki nożnej dla osób z albo po amputacjach kończyn, albo z niewykształconymi kończynami. Zawodnicy w polu to są ludzie, którzy mają tylko jedną nogę, a bramkarze ci, którzy mają tylko jedną albo niewykształconą rękę. Kończymy właśnie kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski Amp Football. To jest taki nasz kolejny kroczek do tego, żeby przygotować się do Mistrzostw Świata, które będziemy rozgrywać w październiku. Amp Football daje takie oderwanie się od szarej rzeczywistości, gdzie na co dzień jest praca, są obowiązki związane z rodziną, a Amp Football jest taką pewną odskocznią. W zeszłym roku też mieliśmy bardzo duże, fajne wsparcie PFRON-u na udział reprezentacji w Mistrzostwach Europy, czy właśnie na turnieju Amp Football Cup. Teraz znowu te programy już się skończyły, liczymy, że znowu wrócimy tutaj do tej współpracy, ale mamy fajne i dobre doświadczenia z PFRON-em i liczymy, że właśnie na przyszłość będą one rozwijane. No, największe emocje towarzyszą przy śpiewaniu hymnu i przy grze w reprezentacji, kiedy się wychodzi, trzymamy się wszyscy razem, ten hymn jest, to wtedy gdzieś tam słowa same stają w gardle. Uczucie bycia reprezentantem Polski, myślę, że wiele osób chciałoby się tak samo poczuć i życzę, żeby każdy miał taką możliwość. Na ostatnich Mistrzostwach Świata zajęliśmy 4. miejsce. Przegraliśmy w meczu o 3. miejsce niestety z Turcją 1-0. Natomiast na ostatnich Mistrzostwach Europy zdobyliśmy brązowy medal, zajmując 3. miejsce w tamtym roku w Stambule, w Turcji. Więc chyba nie jest najgorzej. We'll be right back.